cześć, witajcie w odcinku z kariery Gruźwiela, ale zanim przejdziemy dalej, to chciałbym zaprosić was na kanały Soccer News, F Fan Footballu, które mnie oceniły, i jeszcze na Wojtasek, dla którego wykonałem awatar i banner. Oczywiście wszystko jest przyspieszone, żeby to nie trwało zbyt długo czasu, bo nie ma co oglądać tych odcinków. No i teraz mecz ze Spartakiem Moskwa. Tutaj zobaczymy, jaki będzie wynik. I remis. No niby na wyjeździe, ale mogło być lepiej. Bo Spartak to nie jest aż tak wymagający przeciwnik. Jak powiedzmy taki teraz Manchester City. Tutaj przełożone spotkanie i Lukaku z urazem za niego zagra Rashford. O ile widzę, no coś takiego. Oczywiście trening, żeby z dnia na dzień stawać się coraz to lepszą wersją samego siebie. Symulujemy dalej i mecz z Bournemouth, które jest na chyba 15 miejscu w tabeli. Ciężko mi stwierdzić. Ale mecz, czy zagramy, czy nie? Oczekiwania na następne mecze. Tak, zagramy w pierwszym składzie. No to bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Oczywiście my w czerwonych strojach u siebie. No i co, zaczynamy. No i jesteśmy już nocą na Old Trafford. Aż tu ładnie wygląda. Mówi to kibic Liverpool. No ale co innego mogę powiedzieć? No po prostu nie wygląda źle. Jako tak prezentuje się ten stadion, ale wiadomo, Anfield jest ładniejszy. To jest tylko moja subiektywna opinia, ale dobra, jedziemy. Bournemouth na 15 miejscu, 17 punktami, my na 4. No i lecimy. 11 Bournemouth i oni zaczynają to spotkanie. Już nasza akcja w pierwszych minutach. Anfield podanie do finalnego. Podobanie do Krujwida, chyba na stracona piłka. Niestety. Kilka minut później kolejna okazja. Podanie do Krujwida. Ten do Rashforda. Rashford. Podanie do Krujwida. Strzał, no i bramkarz, niesamowita wybrona. Kolejna akcja dla Man United. Nie ma wycofania do Krujwida, ale Gribin dostaje podanie i strzela. Fenomenalna bramka. Zdjął pajęczynę z okna. Widzimy tutaj, jak się cieszą zawodnicy po pierwszej bramce w 30 minucie dla Man United. Oczywiście od środka zacznie Bournemouth. To dla odmiany akcja Bournemouth. Strzał zablokowany i będzie rzut rożny. Czy dośrodkuje, czy zagra po ziemi. Dośrodkowanie, obrońca wybija. Jeszcze zawodnicy Bournemouth przy piłce. Martins podaje do Kapy, Kapa do Jezuekinga. Jezuekin strzał i bramka na 1-1. No, bramkarz mógł tutaj lepiej interweniować. Kolejna akcja Czerwonych Diabłów, podanie do Krujwida. Krujwid, niepotrzebne wycofanie, podanie do Gribina, ale no kiepski strzał. Bramkarz wybija piłkę. Fellaini przejmuje, podanie do Krujwida. Krujwid podaje do nie wiem kogo, Gribin i podanie do przeciwnika. Akcja Bournemouth. Co zrobił obrońca? Strzał! Jak tu nie było gola, już mało brakowało. I teraz dla odmiany akcja Man United, podanie skrzydło do Rashforda. Rashford. Wycofanie do Krujwida. Strata piłki. Ale zawodnik Man United odebrał piłkę i nie udany strzał. Krujwida tylko poślizg. Kolejna akcja Man United. Krujwid przy piłce podaje do Rashforda. No. Niestety obrońca wybije na aut, ale może coś z tego ugramy. Rashford, tak, podanie do Krujwida. Krujwid strzał, przyblokowany główka jeszcze.
nic z tego nie wynikło. Niestety. Kolejna strata piłki. Podanie do Joshua Kinga. Joshua King. Jeszcze może strzał. Zablokowany obrońcy wybijają piłkę, ale tylko remis. W tym spotkaniu, no. Byliśmy faworytami. Dupa. Koniec poprzedniego meczu, no niepotrzebny remis, przez co tracimy punkty. No już mamy teraz mniejsze szanse na pewno na lidera, ale mecz z West Bromwich, ciekawe czy zagramy? Nie, oczywiście, że nie. Jaki wynik? No przegrana 2-1, kontuzja bramkarza Joela Pereiry. Trening oczywiście standardowo. No co dalej mówić? Co więcej mówić? Mecz z Leicester. No nie wiadomo, pewnie przegramy. Zobaczymy. Bo jesteśmy piąci w tabeli. No nie najlepiej to wygląda. Mieliśmy ambicje na lidera. No i tak, przegramy. Teraz będzie ciężko odbić się do pierwszej czwórki. Oczywiście Arsenal na swoim odpowiednim miejscu. Nie wiem czy jest, ale na pewno był. No to bardzo ważne. Następny mecz, no z Burnley zagramy, o dziwo. Dobrze, lecimy z tym spotkaniem. Nie ma co czekać, trzeba wygrać. I znowu gospodarze, tym razem nie w nocy, a w dzień. No i zaczynamy. No ostry faul na zawodniku Burnley. Kontuzja, no i na pewno będzie żółta albo czerwona kartka. Dobrze, jednak żółta. No, sędzia był łagodny, ale to też nie pało na czerwoną kartkę. Nie przesadzajmy. No. Nie, nie był na czerwono definitywnie. Dobrze, lecimy. 13 minuta, praktycznie 14. Rashford. Rashford przy piłce. Wycofanie do tyłu Krushbill. Traci piłkę. Ale dostaje podanie, Krushbill strzela i zablokowany strzał. Złe podanie, strata piłki przez Burnley. Podanie do Rashforda, Rashford z ostrego kąta i tylko spojenie. No niestety. Co tu teraz? No, niebezpiecznie tak klepać w obronie, Krushbill. Prawie odebrał im piłkę, ale jeszcze mamy ją przy nodze. Mamy ją. Tylko musimy jakoś to rozklepać. Krushbill się trochę cofnął. Krushbill. No i złe podanie. Przejęcie. Krushbill. Strzał. Ależ bramka. Co tu się stało? Krushbill. No widać, że ma. Że ma może nie petardę, ale ma siłę w nodze. Przepiękny strzał. Bramkarz zdziwiony. No ale co, dzięki temu Man United wygrywa. No i teraz kolejna akcja. Podanie tutaj. Wycofanie. Krushbill, no ale... Obrona i bramkarz Burnley, dobrze, tutaj się zachowali. Kolejne podanie do Krushbilla. Krushbill podaje do Grybino. Ależ asysta, ale jakim cudem to weszło. Ledwo mogło być obok bramki w słupek i by nie było takiego gola. No to nieźle. Bardzo dobrze sobie tutaj radzą. Radzą ci zawodnicy. Dobry jest ten duet. Krushbill, Grybin. Koniec pierwszej połowy. No i wygrywamy 2-0 po bramce i asyście Krushbilla i bramce Grybina. Akcja Man United. Podanie do Krushbilla. Krushbill. Obrót. Czy będzie strzał? Nie, ale... Przeciwnik odebrał mu piłkę, a... Marcus Rashford trafił tylko w poprzeczkę.
Akcja Man United. Podanie do Kruszwila, 56 minuta. Marcus Rashford. I zmiana. Kruszwil schodzi. A wchodzi na jego miejsce Wilson. Nie wiem, nie znam gościa. Pierwszy raz o nim słyszę. Ale najważniejsze jest to, że wygrywamy. No, gdyby nie to, to jednak. Dobra, możemy kończyć już powoli ten odcinek. Wpadajcie na te kanały, co wam polecałem na początku filmu. Siema, cześć i czołem.